Proszę Państwa, ja z pewnym zdziwieniem będę mówił o sprawach sztuki. Ze zdziwieniem dlatego, że jestem z zawodu fizykiem, no fizykiem jądrowym, fizykiem rozszczepienia, co Państwo pewnie na temat energetyki jądrowej mogli sobie moje poglądy usłyszeć, bo tam jestem fachowcem, zawodowcem. Ale to, że ja muszę mówić o kondycji sztuki w Polsce, to świadczy o jakimś potwornej agresji z zewnątrz na kulturę i na sztukę. A ta agresja trwa, jak ktoś tam mówił, trwa mać, już od wielu lat. Natomiast to, że kondycja sztuki w Polsce nie jest broniona, czy jest słabo broniona przez twórców sztuki, przez rzeźbiarzy, aktorów, dramatopisarzy, to jest rzecz no, dla mnie zadziwiająca. I mam nadzieję, że my, to znaczy ludzie, konsumenci, jak powiadają obecnie, kultury, wreszcie obudzimy również twórców kultury, żeby tą agresję zboczeńców, pederastów, satanistów pomogli nam powstrzymać. Dla wstępu do tej wypowiedzi przypomnę Państwu, że kultura europejska, sztuka europejska zaczęła się ze 2,5 tysiąca, czy tam prawie 3 tysiące lat temu, głównie w Grecji. I to starożytni Grecy wykuli tą prawdę, że kultura, w związku z tym również tej część, która jest sztuką, no to jest dążenie do prawdy, dobra i piękna. I cała cywilizacja, która powstała później po objawieniu Chrystusa, cywilizacja łacińska, przejęła to, przejmując również oczywiście głównie objawienie Boże, że celem cywilizacji ludzkiej, tej naprawdę ludzkiej, są te cele są właśnie te trzy. Znaczy dobro, piękno, prawda. Wrócę do tego pod koniec tej wypowiedzi, ponieważ to jest klamra, która zamyka wszystko. Od pewnego czasu mamy jednak atak, od dłuższego czasu zresztą, atak czegoś zupełnie innego. To znaczy, jako sztukę przedstawia się albo rzeczy bardzo brzydkie, albo rzeczy zrobione nieprofesjonalnie, albo najróżniejsze kłamstwa, czy też w odróżnieniu od dobra, rzeczy ewidentnie złe. Takim przykładem jest to, co się promuje w ostatnich latach kilku w Polsce, a ja podam tylko jeden przykład, który jest realizowany od lat 20 paru, ale przyspieszyli tę realizację w ostatnich paru latach, to jest tak zwane Centrum Sztuki Współczesnej. My, to znaczy Polacy, zapłaciliśmy za odbudowanie Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. I to jest piękny zamek, w którym zagnieździło się chałtura i antysztuka i zło. Widziałem to jeszcze przed laty 20, kiedy tam łaziła taka baba kozyra na Golasa na filmie z przyklejonym jakimś penisem i to się nazywało chyba łaźnia. Ktoś tej kobiecie dał pieniądze, a ktoś inny ją, za przeproszeniem państwa, wypromował. Wydawało mi się, że to się skończyło. Nie. Dlatego, że mniej więcej równocześnie na Akademii Sztuk, no już nie mogę powiedzieć pięknych, ale sztuk obrzydliwych w Warszawie, jakiś stary pederasta wypromował młodego pederastę,
który stworzył dzieło polegające na bluźnierstwie przeciwko Panu Jezusowi, Panu Bogu. Mianowicie wypożyczyli te 20 lat temu krucyfiks z XVI czy XVII wieku, wielki i piękny drewniany krucyfiks z Muzeum Narodowego. Pytanie, kto i dlaczego tym zboczeńcom to wypożyczył, i zrobili jakiś bluźnierczy film tego młodego homo niewiadomo, który tam przewala się po tym krucyfiksie, nago lasa, pokazuje swoje części rodne i udaje jakieś orgazmy. Otóż ten filmik nikogo by nie zainteresował, gdyby nie to, że bardzo długo i bardzo intensywnie był ciągle promowany. Bo przecież to jest rzecz, która się nadaje tylko na śmietnik. Ale ta promocja w ostatnich wielu miesiącach trwała między innymi w takiej bluźnierczej, jak się okazało, wystawie właśnie w Centrum Sztuki Współczesnej, czyli Zamek Ujazdowski, gdzie ten potworny filmik wyciągnięto gdzieś tam ze stryku czy ze śmietnika i nakazano, i on w kółko te bluźniercze, pederastyczne sceny, które trwają w sumie, nie wiem, pewnie minutę czy dwie minuty, może trzy, powtarzają się w kółko przez od 12 do 19 przez trzy miesiące. Otóż kiedy ja tam oczywiście po tym przykrym doświadczeniu przed laty chyba 20, gdzie właśnie widziałem tą jakąś idiotkę, która sobie przykleiła penisa i łaziła po łaźni, tam nigdy nie wchodziłem. Ale kiedy dowiedzieliśmy się, że te bluźnierstwa teraz trwają, no to myśleliśmy, że będzie jakaś demonstracja pod Zamkiem Ujazdowskim i na tą demonstrację poszedłem. Na tej demonstracji, to chyba 6 listopada 2013, było nas 1000 osób, ale okazało się, że ta demonstracja przeciwko bluźnierstwom przekształciła się tylko w taki program telewizji Trwam, chyba Walka o Prawdę, czy O Prawdę, coś takiego. A to, że to stało się programem, no, zauważyłem wtedy, kiedy zobaczyłem, że ojciec prowadzący bierze do kamery, pokazuje tylko tych posłów w tej chwili z opozycji, albo z byłych ministrów, no i a oni mają, jak Państwo wiedzą, zawsze tak zwane parcie na szkło. Niestety te panie posłanki, które tam były, no, mówiły o urażaniu ich uczuć, czy o jakichś tam sprawach związanych z brakiem tolerancji, ale ja im podpowiadałem, posłankom, bo one miały dostęp do kamery, ja nie miałem, że proszę pani, no niechżeż pani powie, że to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu jedynemu, że to, co jest ważne, to jest właśnie to, że żądamy natychmiastowego przerwania bluźnierstw, a nie to, że to uraża czyjeś odczucia estetyczne, czy religijne, czy jest kontrowersyjne. No niestety te panie posłanki, z którymi ja rozmawiałem, ani panowie posłowie nie zainteresowali się tą stroną. No i była sobie taka audycja chyba 6 listopada w Radiu Maryja. Ponieważ wydawało mi się to nieadekwatne, jak to się teraz mówi. Aha, jeszcze muszę powiedzieć, że tacy tak zwani młodzi albo podtatusiali narodowcy, z którym wtedy też mówiłem, no panowie, wejdźmy teraz, przecież te bluźnierstwa tam, tuż obok, trwają. Wejdźmy do środka, zróbmy wkrocz do tego zamku i przerwijmy te bluźnierstwa. Ależ co pan mówi, to by tutaj przerwało tą audycję radia czy telewizji. No nie możemy zresztą. Potem my nie jesteśmy przygotowani. No więc jak młodzi i średnio młodzi narodowcy nie byli przygotowani, to ja uznałem, że jestem z kolegą, z przyjacielem, przygotowany i w parę dni później, czyli 12 listopada, bo dlatego jest istotne, że to tuż po tym Święcie Niepodległości, umówiliśmy się i wtedy, kiedy się otworzyła ta bluźniercza wystawa, stanęliśmy w kolejce po bilety, porządnie.
ze zdziwieniem zauważyliśmy, ja w każdym razie z ogromnym zdziwieniem, że również znajomi z krucjaty różańcowej za ojczyznę też wpadli na ten sam pomysł i przyszli do tego centrum bluźnierstw, jak to nazywamy, pana Cavallucci. O Fabio państwu, Cavallucci państwu później opowiem, więc to jest tylko wtrąd na razie. Ale okazało się, że jeszcze zupełnie i naprawdę inni ludzie, którzy zajmują się techniką, którzy się znają na filmowaniu, czy też na nagrywaniu, oni również tam się pojawili. Czyli to było zupełnie spontaniczne wejście, ale ten wkrocz nie polegał na tym, żeśmy wtedy zdobyli ten zamek, czyli weszli po prostu na siłę i przerwali. Tylko ci, którzy wszyscy kupili bilety i krucjata różańcowa za ojczyznę pokornie poszła sobie do tej jaskini najgorszych bluźnierstw. No oczywiście ci ludzie stanęli tyłem do tego tekturowego ekranu, na którym te świństwa ciągle były kręcone i zaczęli odmawiać różaniec. Panowie, którzy się zajmują techniką, nie wiem co się z nimi stało, gdzieś się rozeszli do swoich zajęć, a ja zażądałem rozmowy z dyrektorem centrum. Okazało się, że dyrektor centrum nagrywa od pół godziny chyba dla TVN-u jakieś swoje kawałki, więc ja tylko zrobiłem wkrocz tam, gdzie on nagrywał i poprosiłem go, ku przerażeniu zresztą salowych, żeby jak skończy, to żeby porozmawiał ze mną. Wyszedłem, bo właściwie mnie wypchnęli stamtąd i stanąłem sobie pokornie pod ścianą, tyłem do jakiegoś dzieła sztuki, na którym jakaś nieszczęsna, podmarszczona staruszka rozebrali ją na golasa i kazali jej z takim smutnym wyrażem twarzy siedzieć na łóżku. Ta dzieło antysztuki ma rozmiar chyba jakieś 2 metry czy 2,5 na 4 i ta pomarszczona staruszka, no nie można na to patrzeć bez litości, ani z drugiej strony dla warsztatu bez obrzydzenia. Więc stałem sobie pod tym dziełem, ale tam było bardzo gorąco i po chwili poczułem się już bardzo niedobrze. Poprosiłem wtedy, poszedłem jeszcze raz po 15 minutach do tej sali, gdzie tokował dyrektor Fabio Cavallucci. Powiedział mu: panie dyrektorze, czekam na pana, pan miał być po 5 minutach. Pomachał mi rączką tak, że rozumie i słyszy, że też pewnie, że przyjdzie. No i stanąłem sobie, a podchodzi do mnie jakiś drab. No, wygląda na zupełnego prymitywa, ale to chyba był wicedyrektor tego całego centrum. I mówi: chodzić, zwiedzać. Ja mówię: panie, ja już nie mogę stać, to zmęczony jestem, niech mi pan krzesło jakieś pozwoli wziąć. Nie ma krzeseł, tutaj tylko zwiedzać, to jest sztuka. Wrzeszczy na mnie ten, nie wiem, hitlerowiec, pederasta, no coś dziwnego w każdym razie. Po następnych 20 minutach, gdzie naprawdę pokornie sobie stałem, w pewnej chwili czuję, że jest ciemno, no i że leżę na ziemi. No i słyszę, ale słyszę, znaczy nie było to omdlenie zupełne, ach, pogotowie, zemdlał. Więc ja podnoszę z trudem głowę i mówię: pogotowie niepotrzebne. Ja, to nie o to chodzi. Ja z dyrektorem muszę rozmawiać. Ale wołajcie pogotowie. No i po chwili słyszę, coś tam trajluje po włosku. Ja miałem zamknięte oczy, czy też ciemno przed oczami, nie wiem. I myślę, co tutaj tak jacyś turyści to potworne dzieło sztuki oglądają i to jeszcze po włosku komentują. A jakieś panie wzięły mnie pod ramiona i mówią, jak podniosły, mówią: a to jest pan dyrektor. Ja tak patrzę, stoi przede mną jakiś taki koślawy dosyć Włoch i coś po włosku trajluje. I pytam się ich: a gdzie ten dyrektor? No to właśnie pokazują na tego Włocha. Ja naprawdę wtedy nie wiedziałem, że dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, w Polsce, jest jakiś Italianiec. Ale o co panu chodzi? Pytają mnie Fabio, później byłem z nim bliżej, więc Fabio, przez tłumaczkę. Ja trochę tak myślę sobie, jak leżałem, to trochę na krejtan i mówię: powietrza i prawdy. No więc prawdy mi nie mogli dać, jak się zaraz państwo zorientują.
Natomiast zawlekli mnie w dwie osoby do okna i uchylili okno, przy którym z ulgą siadłem, naprzeciw mnie, tam gdzie nie wiało, to siadł właśnie ten Włoch. No i co chwilę podbiegała do okna, z którego ja miałem świeże powietrze, bo tutaj nie chodzi tylko o powietrze w sensie fizycznym, bo rzeczywiście tam było gorąco i dość smrodliwie, ale o powietrze w sensie duchowym, to znaczy tam była jakaś taka, jest w tym zamku jakiś taki ciężar, że nie da się oddychać, no właśnie, prawdą. I Cavallucci pyta mnie, o co chodzi, więc ja mu powiedziałem, domagam się natychmiastowego przerwania tych bluźnierstw pederastycznych, które tutaj się obok dzieją. On na to, ależ proszę przez tłumaczkę, ależ proszę pana, i tłumaczy mi, że to nie są żadne bluźnierstwa, tylko to on, tamten typ, to on uwielbia Chrystusa. Więc ja mu po paru takich wymianie zdań mówię do tłumaczki, niech pani teraz przetłumaczy dosłownie. Panie, albo pan jest wyjątkowo głupi, albo pan jest po prostu satanistą. I pilnuję, żeby przetłumaczyła dosłownie. On mówi, ależ proszę pana, nie przejął się, proszę pana, w ogóle przecież ani to nie jest satanizm, w ogóle szatana nie ma. A ja mówię, o widzisz bratku, tu cię mam. No jak nie ma szatana, to już wiadomo, kto nim mówi. I rzeczywiście facet wtedy zaczyna mi tłumaczyć, że przecież Michał Anioł pokazywał go lasy i te lasy budziły kontrowersje, a teraz są w Kaplicy Sykstyńskiej i co pan na to? Ja jej mówię, niech pani mu wytłumaczy, że ja tu nie jestem do dyskusji o Kaplicy Sykstyńskiej, tylko domagam się przerwania satanistycznych bluźnierstw, które się dzieją obok. No więc oczywiście on nic nie rozumiał. On jedyne, to jest taki propagandista, który w głupocie swojej, w płytkości, ma wykute tylko ze 2-3 zdania. Właśnie o Kaplicy Sykstyńskiej, o kontrowersjach i coś podobnego. W tej chwili przybiegają do nas podekscytowane panie, znaczy z jego obsługi, i mówią, oni tam mszę odprawiają. Ponieważ to jest 15 metrów od tego miejsca, gdzie ja żądam tego powietrza i zawsze otwieram okno, a ta kobieta, jakaś jedna z asystentek, ciągle to okno przymyka, żeby jej ukochanego Fabia nie zawiało. Więc ja mówię, panie, przecież pan Włoch, tak chyba pan rozumie łacinę. Przecież oni tam odmawiają różaniec po łacinie. Wie pan, a powinien pan w każdym razie wiedzieć, że w miejscu tak zbezczeszczonym żaden ksiądz nie może mszy świętej odprawiać, bo to konieczne są modły ekspiacyjne do tego. Czy pan to rozumie? Więc on dalej, no ale przecież Michał Anioł i tak dalej. W tej chwili, bo to trwało w sumie o wiele dłużej, ja to skracam oczywiście, w tej chwili po mojej prawej stronie coś się zaczerwieniło. A ja naprawdę byłem zmęczony i patrzę na tego typa, no i nie wiedziałem, o co chodzi, a to przyjeżdża ta karetka, którą oni jednak zamówili. Czterech panów w czerwonym, wielki taki pan, pytają się, gdzie chory. Więc te wszystkie sprzątaczki, dyrektorki, sekretarki, asystentki i coś takiego pokazują, a to na mnie. Ja, to pan jest chory? Ja mówię, nie proszę pana, ja nie jestem chory. Tylko ja mam kłopot w dyskusji z tamtym człowiekiem, bo on nie rozumie podstawowych argumentów. A nie, fizycznie jestem zupełnie zdrowy. No to nic nie możemy zrobić. Ale wicedyrektorka chyba mówi, nie, zabrać go do karetki koniecznie, tam mu przeprowadzić badania. I ponieważ ona tak, i Fabio już nie pamiętam, co on w tym momencie mówił, ale ponieważ ta baba, przepraszam, pani wicedyrektorka lub tam asystentka wysoka nastawała na tych biednych ludzi z karetki, więc szef tych ratowników powiedział do swoich ludzi, których tam było jeszcze poza nim chyba trzech, ja może dwóch, no panowie, w takim razie zgoda, brać proszę tą panią pod ramiona i prowadzić do karetki, tam jej przeprowadzimy wszystkie badania. Ona się szarpie, tamci są zdziwieni, no a on mówi, no proszę pani, ale to nie ja, przecież to ten pan. Proszę pani, ten pan jest, mówi, że jest zdrowy, pani też mówi, że jest zdrowa, ale ponieważ pani ma jakieś wątpliwości, to zrobimy pani wszystkie potrzebne badania, zastrzyki i wszystko to.
I tym sposobem, jeśli ona się wreszcie nie zgodziła, coś Fabio też opowiadał, oni sobie poszli. Natomiast to, że ten Fabio w ogóle nie chciał zrozumieć, nie chciał pokazać, że no, jest bluźniercą, to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Przymknąłem oczy i po chwili słyszę, przymknąłem oczy, myślałem sobie po prostu, no nie wiem, czy modliłem się, nie pamiętam. I po chwili słyszę jakieś dźwięki, ręka. Więc otwieram po pewnej chwili te oczy, a przede mną tak się jakoś macha taka ręka. Więc okazało się, że to jest ręka tego pana Fabio Cavallucci, który chce, żebyśmy no, w zgodzie i rozeszli się. Więc ja najpierw patrzę, to co, wyłączył pan te bluźnierstwa? Ale nie, proszę pana, ja chcę również z nimi podyskutować. Ale czy uściśnie mi pan dłoń? Więc ja tak na tą dłoń patrzę z obrzydzeniem, ale nie wiem właściwie dlaczego. Wreszcie mu podałem rękę, moją łapę, i czuję takie jakieś oślizgłe zimno, no tak jakbym dotknął gada. A proszę Państwa, to nie jest żadna, jest po prostu fizyczna prawda. Dotknąłem jakiejś gadziej łapy swoją łapą. No, zrobiło mi się przykro, no i zupełnie niechcący zrobiłem to, co nie pozwalam robić moim wnukom. Mianowicie popatrzyłem na tą rękę i tak wytarłem spodnie. I później, ponieważ te spodnie też jakoś mi tak bardzo przeszkadzały, później je włożyłem do pralki i szybko uprałem. Tak, żeby nawet żona nie wiedziała, żeby jednak odciąć się od takiej gadziej głupoty i gadziej złości. Na tym się skończyła moja, w skrócie, część z Fabiem, bo już przeszliśmy na ty. Znaczy ja mówiłem, on mi mówił chyba profesore, ja mówiłem Fabio, no jakoś tak to różnica wieku również. No i poszedłem wtedy do tych ludzi modlących się. Otóż powiedziałem, że no, on się nie zgadza na wyłączenie tych bluźnierstw. A wśród ludzi modlących się byli po prostu, byli pokorni ludzie, którzy cały czas odmawiali różaniec. Tam właśnie był Grzegorz Braun, który, wszyscy oni stojąc z tyłem do tej tektury, na którym te bluźnierstwa ciągle leciały, odmawiali różaniec, czasem po polsku, czasem po łacinie. Byli ludzie z krucjaty, właśnie Grzegorz Braun, z którym ja przyszedłem. Jeszcze tam parę osób doszło. No a mieliśmy również kontakty poprzez komórki z ludźmi z zewnątrz, żeby ludzie przyszli, żeby nas nie było 8 czy 10 osób, tylko więcej. I w tej części modlitewnej po południu szybciutko przyjechał ksiądz Stanisław Małkowski. Ja wtedy siedziałem, jednak naprawdę byłem bardzo przybity i przygnieciony. Więc siedziałem na podłodze. Krzeseł dla modlących się ani dla zwiedzających nie było. O krzesłach bardzo dużo mówili w Radiu Maryja, no ale zostawmy ten temat, bo tam mniej ciekawy. Ja siedzę na podłodze, taki przybity, i w pewnej chwili czuję jakiś zapach świeżości. Zapach tak, jakby ktoś otworzył na wiosnę świeże okno. I dopiero widzę, że nade mną stoi ksiądz Staszek Małkowski. No więc ja mu nie mogłem się podnieść z tej podłogi, uścisnąłem mu dłoń, a poza tym ja siedziałem tyłem do jakiegoś, żeby zasłonić taki telewizor, na którym jakieś dwie baby, jedna była goła, a druga nie, chyba przeprowadzały autentyczną skrobankę lub coś takiego, coś obrzydliwego. To też leci w kółko, proszę Państwa, jako dzieło sztuki. Więc od chwili, kiedy tam przyszedł ksiądz Małkowski, rzeczywiście nasze w tym wypadku modlących się, duch się podniósł. Ksiądz Małkowski przeprowadził parę egzorcyzmów, takie, jakie wolno zwykłemu księdzu przeprowadzać. Znaczy nie te wielkie egzorcyzmy, które by się tam nadawały, ale to by mógł przeprowadzić ksiądz biskup, bo on ma prawo. Niestety nikt z księży biskupów, ani na Delieu, to jest na terenie, jesteśmy, kardynała Nycza. Więc gdyby tak kardynał Nycz przyszedł i przeprowadził wielkie egzorcyzmy, a to z całą pewnością to szataństwo by się skończyło szybciej. No ale kardynał Nycz miał jakieś inne ważniejsze sprawy, pewnie związane z jakimś koncertem
Chick Corea czy czymś podobnym, więc nie przyszedł. Natomiast ludzie, którzy się modlili, to był wtorek. Cała ta batalia trwała wtorek, środa, czwartek. Czyli trzy dni, trzydniowy szturm, który zresztą chyba bardzo szybko ksiądz Małkowski nazwał, że to jest szturm jerychoński. Po prostu my tu się modlimy i mamy nadzieję, że te mury runą. Oczywiście nie mamy nadziei w naszej modlitwie, ale mamy nadzieję, że pokorna modlitwa nas, ludzi, katolików, tej krucjaty różańcowej za ojczyznę, dotrze do Matki Boskiej, dotrze do patronów Polski. Natomiast druga strona, o której teraz chcę powiedzieć, może najpierw powiem zresztą przed stroną techniczną, o której będzie za chwilę, o stronie artystycznej. Strona artystyczna wyglądała tak, bo ja się jakoś tam, powiedzmy, zajmujący się nie tylko pokorną modlitwą, ale innymi sprawami, chodziłem po tych salach. W tych salach jest totalny triumf beztalencia. Jest na przykład taka ściana tekturowa, w której ktoś rozwalił, jakby kijem zrobił kilka dziur. Więc ja tym paniom, które tam pilnują tych dzieł sztuki, mówiłem, no proszę pani, to przecież to tutaj są dziury, to trzeba to zatkać, bo to wstyd. Nie, proszę pana, to jest dzieło sztuki. Tak wygląda. A jeszcze mi tłumaczy, bo to są miłe, poczciwe staruszki, które tam sobie dorabiają do emerytury. Wie pan, tutaj w końcu stał taki plastikowa torba ze śmieciami. To sprzątaczka je wyniosła, ale okazało się, że to było dzieło sztuki, że artystka zażądała tam czegoś i robiła krzyk i te śmieci zostały przyniesione z powrotem. Trzecia rzecz. Ta cała wystawa to się nazywa Polish, British. Dlaczego British? Dlatego, że British Council dawało na te porno świństwa ogromne dotacje. Nie tylko dawali ci ludzie, no ewidentnie satanistyczni pederaści z Ministerstwa Chałtury i Sztuki, jak pan Zdrojewski o tym za chwilę opowiem, bo na to centrum z naszych kieszeni ostatnio szło rocznie 15 milionów złotych. Ale dodatkowo do tego British i Polish dodawało właśnie British Council, dodawały jakieś środowiska pederastyczne, tego już dokładnie wiemy, ale nie ma w ogóle katalogu wystawy, więc ja jeszcze nie wiedząc pytałem mojego amigo Fabio, gdzie jest katalog wystawy, a to już wystawa trwa 2 czy 3 miesiące. A no nie udało się jeszcze, bo chodziło mi o to, żeby katalog wystawy przekazać do prokuratury, która wtedy miałaby obowiązek z urzędu wystąpić przeciwko tego typu bluźnierstwom, ponieważ no, ma obowiązek właśnie z urzędu bronić ludzi czy narodu przed tego typu świństwami. To się nie udało. Natomiast na jednym z postumentów stała taka skrzyneczka jak ta, tylko że tutaj z zewnątrz była chyba pomalowana na czarno. Więc ja tak podszedłem na tego postumentu i tak wziąłem tą skrzyneczkę i stukałem sobie i podbiega do mnie, bo już mnie widzieli, podbiega do mnie 3 ochroniarzy i chyba z 5 tych salowych, tych pań, co tam pilnują tych sań, ależ proszę pana, przecież to nie można, przecież to jest dzieło sztuki. Ja naprawdę nie wiedziałem, o co im chodzi, bo myślałem, że ten postument jest dziełem sztuki. Takie sobie, ale to okazało się, że właśnie to pudełeczko jest dziełem sztuki jakiejś tam artychy, która to artycha dostała pewnie za to co najmniej tytuł artysty, czy magistra, a może doktora. No i na tym ta sztuka, na którą wy płacimy po 15 milionów rocznie, polega. To, tego typu sztuka, jak to, co pokazałem przed chwilą, to jest właściwie tło do tych wielu bluźnierstw. Bo również sali niżej
jest ogromna sala, w której jest, są bluźnierstwa przeciwko Matce Bożej. Mianowicie po lewej stronie jest to chyba zdjęcie jakiejś chudej dziewczyneczki, tak gdzieś na Golasa oczywiście, który nazywa się to zwiastowanie. Po środku jest wielki, znowu nie wiem czy zdjęcie, czy obraz, a jeśli obraz to bardzo źle wykonany, jakiejś baby tłustej, która ma w ramionach, trzyma takiego obrzydliwego, wstrętnie na nas patrzącego bachora i to ma być właśnie, to jest parodia, czy też bluźnierstwo przeciwko Matce Bożej z Dzieciątkiem. A obok jest jakaś stara, pomarszczona, goła oczywiście baba, która trzyma, czy na nią się zwala, nawala, jakiś tłusty, wielki chłop. To ma być pewnie bluźnierstwo na temat zdjęcia z krzyża. Więc właśnie w tym tle totalnego beztalencia są takie i podobne, jak na przykład jakaś tam parodia mszy świętej. Ale to wszystko, ta parodia mszy świętej się dzieje. To znaczy to jest też na okrągło leci z ekranu. Dzieło sztuki, jak Państwo pozwolą, to ja już sobie odłożę. Otóż zaproponowałem wtedy kilku osobom, to się działo bardzo szybko, te trzy dni, dla mnie w każdym razie, kilku osobom, które mają dostęp do kamer i są profesjonalistami, taka pani Ewa Stankiewicz, ktoś tam jeszcze, żeby sfilmowali według konspektu to, co tam się dzieje. Mianowicie narrator, czyli w tym wypadku ja, przedstawię Państwu tylko dwie scenki, bo pozostałe niech zostaną na razie schowane, bo my jeszcze je zrealizujemy, ale te też możemy zrealizować. Mianowicie narrator stoi sobie przy tym postumencie właśnie z tym dziełem sztuki, a wokół, no jak wiadomo, jeśli narratorem jestem ja miałem być, no to stoi ta ogromna banda tych ochroniarzy i tych salowych. Więc ja sobie najpierw mówię do kamery to, czyli to pudełeczko, to jest dzieło sztuki, które tu i nam w Centrum Sztuki Współczesnej pan Fabio Amigo przedstawia i na tym polega to dzieło. A teraz zobaczcie, jak za nasze pieniądze ta obstawa będzie tego dzieła sztuki bronić. I biorę sobie, to jest opisane w konspekcie, ale to możemy jeszcze wykonać, bo tam jednak głupota jest tak duża, że nawet jak się dowiedzą, to tak będą reagowali, jak mówię. Biorę sobie to dzieło sztuki i stukam. I wtedy z całą pewnością te kilkanaście osób rzuci się na mnie, żeby bronić sztuki przed barbarzyńcą. Druga scenka jest taka, tylko te dwie Państwu opowiem. Mianowicie mówię, że przy bardzo miernym poziomie intelektualnym pana Fabio Cavallucci, czyli dyrektora, nie wiem, gdzieś tam z Paese Lontano, do nas przyjechał, nie wiadomo dlaczego, on będzie mówił tylko o dialogu, o tym, że właśnie Michał Anioł, to przecież też była kontrowersja, a później papieże się zgodzili w Kaplicy Sykstyńskiej. No a nam chodzi o to, żeby te bluźnierstwa przerwać. A teraz bardzo proszę, zobaczcie Państwo, że on to, co ja powiedziałem, wykona przy tym swoim miernym, misiowym rozumku. Wołamy Fabia, który gdzieś tam jest i on wtedy przychodzi, ale istotne, żeby to rzeczywiście on mieścił się w kamerze i ja go pytam, no panie Fabio, czy można by prosić o usunięcie bluźnierstw, czy też uważa pan, że to jest kont... I z całą pewnością typ wejdzie w ten kanał właśnie w Kaplicy Sykstyńskiej, tego, że Michał Anioł był niezrozumiały, a teraz ten pederasta, który tam bluźni krzyżowi, też jest niezrozumiały, ale przywykniecie Polaczki, przywykniecie katolicy. I to były dwie, powiedzmy, pierwsze sceny, które chcę Państwu powiedzieć, jak one będą wyglądały. Resztę scen zostawmy do rzeczywiście wykonania tego happeningu, bo
może uda mi się kiedyś to Państwu pokazać. Dlaczego jestem takim optymistą? Dlatego, że przy jednej strony wyjątkowej głupocie tych satanistów, bluźnierców, oni mają ogromny upór i ogromne parcie, żeby te świństwa powtarzać. W związku z tym to, że nam się udało, Panu Bogu się zechciało zamknąć tą wystawę, to oczywiście jest zwycięstwo w chwilowej potyczce, ponieważ takich potyczek będziemy jeszcze mieli dużo i wtedy te scenki będziemy mogli powtarzać. Natomiast ku mojemu zdziwieniu dużo rzeczy się działo, ja mówię teraz o stronie technicznej, dużo rzeczy się działo właśnie nie w sposób umówiony, tylko na przykład dowiedziałem się, że część ludzi nagrała rozmowy tych osób, które tam zostały przez stronę przeciwną, to znaczy stronę czy Zdrojewskiego, ministra kultury, czy satanistów, wszystko jedno przygotowane do prowokacji. I mieliśmy i twarze, i rozmowy tych prymitywów, jak oni się szykowali, jak na nas napaść. Były też rozmowy nagrane takich młodych pederastów, którzy umawiali się między sobą, jak tam wleść i komu jak dokopać, z modlących się. I wtedy, to było na drugi dzień, czy to było we środę, zgęstniała po południu atmosfera i widać było, że ci pederaści już się tam przepychają i mówią, że im jest, że oni chcą oglądać dzieło sztuki, coś takiego. I okazało się, że z tych mniej więcej 20 osób tak zwanej obstawy, czy też tych, którzy ochroniarzy, wszyscy znikli. Ja gdzieś daleko znalazłem jednego szefa tych ochroniarzy i powiedziałem mu, proszę pana, proszę szybko dać ochronę na miejsce, dlatego że tam szykuje się prowokacja. To, co ja z panem rozmawiam, to jest w tej chwili nagrywane, także proszę to brać oficjalnie. Godzina tego, co mówię, jest też w kamerze nagrywana i bardzo proszę szybko usunąć tych, ale tutaj nie ma przecież żadnych, to są tylko zwiedzający, powiada mi na to. Dobrze, proszę pana, ale mamy nagrania również tych, którzy są na etatach niejawnych. Tam stało takich czterech drabów, młodych drabów, jakichś takich łysoni, którzy umawiali się również. Ale nie, ci to są pracownicy zameczku, powiada do mnie szef ochroniarzy. A to tym lepiej, jeśli prowokację, którą mamy nagraną, przygotowują na niejawnych etatach będący pracownicy zameczku, no to się przyda prokuraturze. No i po kilku wymianie tego typu zdań, cała ta, wszyscy ci pederaści, dziewczyny takie też obrzydliwe, takie jakieś ulicznice straszne i ci na etatach niejawnych znikli. Więc widać, jak to wszystko razem było przygotowywane. Teraz powiem tylko o zakończeniu. Mianowicie trzeci dzień, to był czwartek i wtedy dowiedziałem się, ja się dowiedziałem między innymi od pana dyrektora Cavallucci wcześniej, ale inni się dowiedzieli, że we czwartek była zycum, czyli taka posiedzenie tych, którzy tam kierują Cavallucci i jego ludźmi i zdecydowali się, że przedłużą tą wystawę do lutego 2014 roku, czyli jeszcze co najmniej o 3 miesiące. I to był czwartek, kiedy ta decyzja ostatecznie, za przeproszeniem, zapadła. I wtedy tak się złożyło, ja już byłem bardzo, naprawdę zmęczony, pojechałem do domu i wtedy się okazało, że w ramach tej prowokacji, która z tymi dziewczynami obrzydliwego prowadzenia i z tymi pederastami nie wyszła, włączyli alarm przeciwpożarowy. Po co? Dlatego, że w międzyczasie tych osób modlących się tam było 60-70 osób, był ojciec Garda, ten wspaniały zakonnic, który nam tak bardzo pomagał pod tym krzyżem pamięci, nadziei i prawdy przy Pałacu Namiestnikowskim i był ksiądz Stanisław Małkowski po naszej stronie i te 70 osób. Ale krucjata różańcowa w pokorze swojej postanowiła, że ponieważ bluźnierstwa dzieją się dalej, no to przygotowała
jakieś jedzenie, przypuszczam, że śpiwory, żeby zostać tam na noc i odmawiać różaniec również w nocy. Otóż ci, którzy uznali to za niedopuszczalne, włączyli na czyjś rozkaz, to prokuratora może sprawdzić, na czyjś rozkaz włączyli alarm przeciwpożarowy, przepraszam, i usunęli tych ludzi z tego siedliska, z własnej jaskini największych bluźnierstw. Jak usunęli tych ludzi, to dopiero wtedy ktoś, jakiś tam człowiek, który przedtem, z tego co wiem, nie miał ochoty działać czynnie, obsikał tą tekturę, na której ciągle te bluźnierstwa dalej leciały i zdaje mi się, że siknął również czerwoną farbą na ten rzutnik, z którego to leciało i po wszystkim, znaczy już po usunięciu tych ludzi, po tym alarmie przeciwpożarowym, wreszcie zrobił to, co należało zrobić na początku, to znaczy po prostu obsikał tą tekturę czerwoną farbą. I wtedy się podniósł ogromny ajwaj, że tutaj zniszczono dzieło sztuki. Więc ja byłem zupełnie zdziwiony, bo że to się w ogóle tak stało, ale dopiero potem się zorientowałem właśnie według tego timingu, czyli określenia, co było najpierw, co później, że te prowokacje robione przez stronę tą satanistyczno-bluźnierczą, no były wcześniej i one bez nich ten człowiek na pewno by się nie zdecydował na to polanie farbą tektury. Natomiast jeszcze winien jestem Państwu powiedzenia tego, że działy się różne dziwne rzeczy, to strona techniczna, którą powinienem powiedzieć wcześniej. Mianowicie niektóre telewizory się wyłączały, nie wiadomo dlaczego. Zupełnie byłem zszokowany, kiedy okazało się, że dużo osób z obsługi tego Zamku Ujazdowskiego, czyli wystawy, goni szczury. Skąd u was szczury? Nigdy nie było, proszę pana, u nas szczurów, ale tam biegają jakieś przerażone szczury. Widać, że są obce szczury, bo nie mają swoich norek, tylko tak biegają po tych salach z tymi różnymi świństwami. No i oni gonią szczury. Ale proszę państwa, ja no nawet małej torebki nie wpadłem na pomysł, żeby wnosić jakąkolwiek torebkę, ale wnieść klatkę z 8 szczurami z zewnątrz, to jest praktycznie, no w każdym razie, jeśli nie niemożliwe, to niewyobrażalne. A szczury sobie biegały. Możliwe, że to jest związane z tym, że całe to kierownictwo, powtarzam, Zamku Ujazdowskiego, czyli wystaw sztuki współczesnej, między innymi z tym Fabio, zostało narzucone z zewnątrz. I już we wrześniu, nawet za przeproszeniem w Gazecie Wybiórczej, był duży artykuł, który później teraz znalazłem, jak ten Fabio wydaje bez sensu pieniądze, sam decyduje, jakaś jego asystentka lata często do Mediolanu za pieniądze nasze, wasze, nasze, bo musi sobie również być w Mediolanie. I już we wrześniu Centrum Sztuki Współczesnej było zbankrutowane. A to tylko 15 milionów na ten rok dał właśnie wspomniany minister chałtury i sztuki, czyli Zdrojewski. I jedno z drugim, to znaczy bankructwo tego całego pomysłu, z drugiej strony wycofanie się, jak się dowiedzieliśmy później, dotacji od Brytoli, czyli od British Council, a z trzeciej strony no skandal, jakim było to, że oni nie przerywają bluźnierstw, które powinny być z urzędu przerwane przez policję czy prokuraturę, spowodowało, że ta decyzja z czwartku została pewnie w czwartek czy w piątek anulowana. I w piątek jeszcze cała ta bluźniercza wystawa leciała, poza tą jaskinią tych najgorszych rzeczy, która była zasłonięta jakąś tam wstęgą, i zakończyli na tym działanie całej tej wystawy. No, oczywiście przyczynami czysto ludzkimi to jest trudno wytłumaczyć. Ja byłem częściowo zawiedziony, bo ten projekt happeningu miałem, już wiedziałem, kto to może mi sfilmować, no ale interwencja, powiedzmy, Matki Bożej spowodowała, że tego się już na razie, w każdym razie, sfilmować nie dało.
I tak skończył się ten trzydniowy szturm modlitewny ze strony krucjaty różańcowej za ojczyznę. No i pewne dowcipy techniczne, które tam ktoś inni, nieznani mi zresztą ludzie, przeprowadzali. Skończył się tym, że wystawa została zamknięta. By powiedzieć teraz o całości. Proszę Państwa, jak wspomniałem, to, co nieudolnie i szkicowo Państwu opowiedziałem, to jest przykład zupełnej chałtury, artyzmu na tym poziomie, jednocześnie ewidentnego, bezczelnego zła, czyli satanizmu, bo bluźnierstw, zła i brzydoty, bo pokazywali właściwie samą brzydotę. Na przykład no już dla ilustracji, bo nie powiedziałem wcześniej, jest jakiś filmik, w którym jakaś drżąca ręka kręci w ten sposób nocnikiem. Jest ta ręka, jest ten nocnik i żeby sponsorzy byli zadowoleni, czasem się tam, zdaje mi się, pojawia różaniec. W innym miejscu jest też jakiś filmik, którego ja tylko na chwilę rzuciłem okiem, gdzie jest, filmują odbyt ludzki. Więc to wszystko jest na poziomie dolnym. Podsumowując, sztuka, prawdziwa sztuka, no mówiąc śmiesznie, dotyczy organów znajdujących się w głowie, to znaczy uszu, oczu, nosa, czy nawet ust poprzez smaki najróżniejsze. I jest związana właśnie z otworami w głowie. A ta antysztuka, którą promują tamci, ta druga strona, jest związana z tymi dolnymi otworami, męskim, żeńskim, no i takim ogólnym. Tym się różni sztuka od antysztuki. Z drugiej strony, przypominam to, co powiedziałem na początku, cała cywilizacja ludzka, prawdziwa, oparta jest na kulturze, która to kultura właśnie już od starożytnych Greków związana jest z dobrem, prawdą i miłością. A to, co pokazują ci złośliwi zboczeńcy, to jest z jednej strony kłamstwo, bo to mogę wszędzie wykazać, że to, co opowiadał Cavallucci, co opowiadają te różne zboczone panie na temat bluźnierstw, braku bluźnierstw czy uwielbiania, to jest ewidentne kłamstwo, jest to ewidentna brzydota, no i jest trzecia rzecz, i ewidentna brzydota, i ewidentne zło. Więc we wszystkich tych, no oczywiście poza tym jest to ewidentny brak jakiegośkolwiek warsztatu sztuki. Więc to wszystko wskazuje, że to nie jest nowy etap sztuki, tylko to jest po prostu antysztuka. Antysztuka, która jest częścią antykultury, a antykultura jest częścią antycywilizacji. Ponieważ cywilizacja nasza, cywilizacja łacińska, związana jest z Chrystusem, więc cała ta antykultura i antycywilizacja jest związana z antychrystem. I tym miłym akcentem chciałbym skończyć, żebyśmy wiedzieli, przeciwko komu, przeciwko jakim potęgom zła w te kilka czy kilkadziesiąt osób walczyliśmy, a mam nadzieję będziemy walczyli większą ilość osób. Z Panem Bogiem.
dom, Chrystus.